Na katowickim osiedlu ptasim w kierunku jednego z bloków przy ulicy Wrubli padły strzały. Przynajmniej tak zdarzenie relacjonują lokatorzy jednego z mieszkań, którego okno zostało uszkodzone. Na razie jeszcze nie wiadomo, czy faktycznie użyto broni. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielne popołudnie, o czym w poniedziałek zaniepokojony mieszkaniec poinformował zarządce budynku. Zadzwonił do nas właściciel jednego z mieszkań, informując, że w pewnym momencie usłyszał strzały, i jak się później okazało, strzały zrobiły otwór w szybie jego mieszkania. Prawdopodobnie nastąpiło to w wyniku strzelania z wiatrówki, natomiast no, niestety sprawcy właściciel, właścicielowi nie udało się zauważyć. Jak przekazała przedstawicielka zarządu, nigdy wcześniej podobna sytuacja nie miała tu miejsca. Sprawę potencjalnych strzałów zarządca zgłosił na policję. Policjanci z Czwartego Komisariatu w Katowicach prowadzą czynności w sprawie zniszczenia mienia. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a w mieszkaniu przeprowadzono oględziny. Jak dodaje policja po przeprowadzeniu oględziny na miejscu, nie znaleziono śrutu ani łuski z broni palnej. Policja zabezpiecza również kamery monitoringu osiedlowego, przesłuchani zostaną również świadkowie.